można jechać, można wracać na chatę. Siema, cześć wszystkim. Dzisiaj Q&A z moją Taro. No nie, no dobra, no zadawaj pierwsze pytanie. No. Mówiłeś siema, jeszcze będąc odwrócony dupą. Taro będzie zadawać pytania i ja będę na nie odpowiadać. Myślę, że tak będzie lepiej, także i nawet atrakcyjniej, bo kobiecy pierwiastek zawsze robi robotę w filmach. Hej wszystkim. O matko. Okej. Okay. SMF. Jaki jest twój największy przypał z czasów szkolnych? Bo mam nadzieję, że jakiś masz. O kurwa. Trochę mi opowiadałeś. A coś ci się przypomina? No nie, ale coś z gimnazjum, z twoją ekipą. A, dobra, ale to nie wiem, czy się nadaje. No bo my mieliśmy ekipę w gimnazjum. Mieliśmy taką fazę, była nas piątka. Nie wiem, czy u was też były w szkole takie długie ławki drewniane. No i my mieliśmy na tyle długi korytarz, że mieliśmy dwie albo trzy takie ławki, które jakby się tak no po prostu łączyło. I kiedyś mieliśmy taki przypał. No mieliśmy taką fazę, że jak ktoś siadał na tym łączeniu i była taka mała szparka, to no, skopa napierdalaliśmy w jedną ławkę. A że przytrzasnęło. No. I kiedyś na tym złączeniu usiadła wicedyrektorka. I robiliśmy losowanie, kto tam, wiesz. Nie przypomnę sobie, kto to zrobił. Czy to był Bartuś, czy Szczepan, czy... Ja raczej nie. No i zajebał ktoś właśnie nogą i wicedyrektorka... Hup! Poleciała w górę. No to mi się kojarzy. Z innej beczki. Silver, Rooker, Rocker... Krokiet. Kiedy pokażesz stópki dla widza? Kiedy pokażę stópki dla widza? To chyba powinno być pytanie do ciebie. No ja nigdy. Ty nigdy. Ale ostatnio się strasznie naciskają na mnie widzowie, żebym brodę zgolił na zero. Nie. Zarost. I się pytali, jaki cel donate'a bym musiał ustawić. To ja się bym musiał ciebie zapytać, za jaką cenę byś się nie wstydziła ze mną chodzić po mieście. Ale całą, łącznie z wąsami? No. A nie wiem jaką. Zastanowię się. Dyplomatycznie. Matiko. O, to możesz widać. Nie, jeszcze. Matiko. Czy w kepsie zdarzały się ostre akcje typu se? No czytaj normalnie. Chyba seksy. Seksy? No nie wiem, bo tu jest napisane se, gwiazdka y, bitki, używki. Chyba seksy. Tylko pytanie, czy przez pracowników, czy przez klientelę? Chociaż bardziej pikantnie byłoby odpowiedzieć o pracownikach, nie? A mi się wydaje, że możesz opowiedzieć o tej akcji, gdzie przyłapałeś klientów. Ja? No tak, albo ktoś przyłapał w kiblu. Jak się bzykali? No. Nie kojarzę. No jacyś starzy, najebani ludzie. To bardzo możliwe. Ale... Ja generalnie do tej toalety kepsowej to praktycznie w ogóle nie zaglądałem, bo wiedziałem, że będzie albo zażygana, albo zaszczana, albo Menela tam spotkam, więc... No tak, kto ostatnio... pierwszy zagląda, musi sprzątać. No. Także tam rzadko wchodziłem, bitki były co tydzień w sumie, mogę nawet tutaj wrzucić fragment filmu, bo mam, także gdzieś tutaj pewnie widzicie, jak się dupcą panowie. A co do używek? Nie, no kto pracuje w gastronomii, ten wie, no tam swojego czasu to pół zmiany, jak nie większość, spizgana latała i obsługiwała wszystkich, nie? Największy kocioł był na największych imprezach, czy jakiś zlot żaglowców, czy jakieś sylwestry i tak dalej, to jak jeszcze kiedyś była stara ekipa, to tam, no, ładowali, ale to
Powiem Wam tak, jak byłbym pracodawcą, to w sumie to bym chciał, żeby mój pracownik brał mefedron. Bo pracuje za trzech, a płacisz mu jedną stawkę godzinową. Jezu. To jest worth it fest. No jak ja widziałem, jak ci ludzie zapieprzają, jak się porobią. Okej. Okay. Naprawdę, wiesz, naprawdę jak Messerschmitty latali. Kruceusz, kiedy inne gry na streamie? No, to chyba najcięższe pytanie ze wszystkich. Kiedy inne gry na streamie? Widzisz, no problem z innymi grami jest taki, że nawet jak chciałbym coś pograć, to po pierwsze mój największy atut na streamie mi umiera, czyli interakcja z widzami. To jest najgorsze, bo jak miałbym taką samą interakcję, jak przy tym jak gram w Tibie, to uwierzcie mi, że na pewno bym więcej gier grał, nie? To... No bo też gadać do siebie, komentować gierkę, no okej, można z 15 minut, ale jak już dwie godziny sam do siebie gadasz, o, zabijmy tego bossa, ono będzie fajnie. No to też tak, nie? Nie napawa to, ale wiem, że też jest jakieś grono osób, które by sobie pooglądały inne gierki niż Tibie i zastanawiam się, czy to nie podpiąć pod YouTube'a na przykład, że robić jakieś odcinki z gier i wrzucać to na YouTube po prostu. Może to byłoby jakieś rozwiązanie. Bardziej jakoś zmontowane, dynamiczne. Nie wiem, tak mi się wydaje, że jeżeli to jest dobry pomysł, to dajcie znak. Wydaje. No to Czupsik, często walisz konia? What the hell? Powiem tak. Często nie wiem, ale regularnie na pewno, nie? Co ja mam odpowiedzieć na takie pytanie? Tak, wale. No i to wystarczyło. Dobra, pan Mefisto. Czy rozkład zmienia trochę w głowie, czy wtedy osoba nie staje się bardziej ważna? Zależy pod jakim kontekstem, nie? I wszystko zależy, jak to sobie w bani ułożysz, bo... No umówmy się, no ja tam... Kurwa, no garstka ludzi mnie tak naprawdę ogląda. Ja też nie czuję się jakiś super ważny, bo jak patrzę na inne osoby, które mają po 3000 osób, 5 koła osób, po 700 osób, to jest rozgłos, to jest coś, nie? Ale ja też mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która znała Ciebie przed streamami i teraz jak streamujesz, to na pewno to dało Ci to taką pewność siebie, ale nie sprawiło, że stałeś się jakimś bucem czy coś. Uważam, że raczej na plus Ci to wyszło, niż w drugą stronę. Hmm. No bo... Wiesz co, no każdy jak zaczynał, to się wstydził swojego głosu, nie był pewny, nie? A teraz jak widzisz, że ktoś chce Cię oglądać, no to... No nie możesz sobie wmawiać przez prawie półtorej roku, że z litości Cię ludzie oglądają, nie? Więc to na pewno jakąś pewność siebie... Ale w takim pozytywnym sensie, no. Że stałeś taki bardziej asertywny. Może dlatego, że różne sytuacje były na streamach, i te lepsze, i te gorsze. I to też Cię nauczyło takiego komunikowania się na odpowiednim poziomie. No. Ja miałem na początku, jak streamowałem, to miałem takie, że wiesz co, czekaj. Cokolwiek by się nie działo, to chciałem każdego widza zadowolić, nie? Teraz mam takie, że zdaję sobie sprawę, że jest tyle osób, że każdego nie zadowolę i po prostu no już ciężko mi z tym walczyć, bo jak 10 osób napisze rzecz A, a jedna osoba napisze B, no to koniec końców muszę robić to, co jest zgodne ze mną i być właśnie asertywny, nie? Mimo że mam fest szacunek do widzów, bo gdyby nie oni, to bym też tutaj nie siedział i nie nagrywał tego z Tobą, także no, i to jest też trochę przejebane, bo czasem się źle z tym czuję. Do dzisiaj, mimo że staram się być asertywny, to gdzieś tam z tyłu głowy jest takie, że szkoda, że nie zadowoliłem tej 11 osoby, nie? No okej. Okay. To teraz pytanie... Ale czekaj, bo... Ale to jeszcze trzeba podsumować, bo no. Najważniejsze jest pytanie, czy rozgłos zmienia. Wydaje mi się, że zmienia, tylko trzeba też mieć ten mindset w głowie. Żeby to się nie obróciło przeciwko Tobie po prostu. Bo teraz... w sumie im dalej w las, tym będzie jeszcze ciekawiej. To teraz pytanie, które też trochę zakrawa o same streamy. Czysta Wodka zapytał. Najcięższy moment w przedłużanym streamie. Najcięższym momentem to chyba była sama końcówka, jak mnie ten ząb napierdalał. To było no, po części zależne ode mnie, bo zaniedbałem ten temat.
gdzieś w przeszłości, ale niezależne ze względu na to, że akurat wtedy się to obudziło, nie? Ale abstrahując od tego, bo myślę, że każdy to wie, to najcięższym momentem zawsze była gdzieś ta godzina piąta, jak na tym krześle się przebudzałem, taki rozjebany i wiesz co, zimno było w tej piwnicy, człowiek niewyspany, więc też automatycznie jest mu zimno, ale też nie chcę, żeby to brzmiało, jakby to była jakaś kara, za jaką tam siedziałem, bo myślę, że tak jak pierwszy przedłużany stream, to pamiętam, że jak go skończyłem, to klęknąłem na kolana i nie wiedziałem, co się dzieje. Bo no, jeszcze ty wróciłaś, dym jak chuj był w tej chacie. Ja myślę, że jakbyśmy wtedy nie skończyli tego streama, to jeszcze z tydzień by trwał. Bo w pewnym momencie zacząłem 2 złote minus 1 minuta robić. Żeby już to skończyć. To teraz zadam ci pytanie, takie trochę hardkorowe, ale weź dostało ten, naładuj. Dostało dużo reakcji, tylko nie wiem, jak przeczytać ten nick, bo jest ksaksłup. Ksawa. Co cenisz najbardziej w swoim życiu? Czy byłbyś w stanie skończyć streamowanie na zawsze, gdyby od tego zależał twój związek z Karo? O matko! Co najbardziej cenię sobie w życiu? Moją rodzinę na równi z tobą, bo ciebie też uważam za rodzinę. Na pewno jakiś komfort w sferze takiej psychicznej, na zasadzie, że człowiek nie musi się martwić, że do 10 nie ma co do gara wrzucić. No to każdy, myślę sobie, to ceni, nie? Cenię sobie jakieś spełnienie zawodowe, które mi się udaje teraz robić w sumie, tak jak choćby to montowanie filmów, które teraz mam, streamy, które robię, gdzieś ten merchandising, który sobie robię i naprawdę z dumą patrzę, jak nosicie te rzeczy, które gdzieś tam sprzedaję sobie. Też jest kozak, mega to spełnia, nie? Jeżeli chodzi o takie życie zawodowe, to też sobie cenię bardzo. Nie wiem, chyba tyle. Nie jestem jakoś człowiekiem, który oczekuje dużo od życia. A tobie co się wydaje, co jeszcze cenię? Naszego kotka. No to też jest ten menu, jak rodzina. Wiadomo. I drugie, jakie było pytanie, czy bym... Czy byłbyś w stanie skończyć streamowanie na zawsze, gdyby od tego zależał twój związek ze mną? O matko. No wiesz co, no... Robiłbym wszystko, żeby to jakoś pogodzić, nie? W sensie zawsze lubię działać tak, żeby obie strony były zadowolone, a podejmuję decyzje takie drastyczne, tylko jeżeli sytuacja od tego wymaga, no ale jeżeli by faktycznie wymagała, no to... No ja myślę, że ja bym od ciebie czegoś takiego nigdy nie wymagała, bo jakbyś zrezygnował ze streamów, to wiem, że nie byłbyś szczęśliwy, a bycie z kimś, kto jest nieszczęśliwy, unieszczęśliwia samego ciebie, więc... No. To by się mogło obrócić też przeciwko mnie. Tak. Ale to teraz inaczej. Co by się musiało stać, żebym przestał streamować pod takim zarzutem? Chyba nic, no bo każdy pracuje, nie? To ja nie widzę cię w odbiciu? Nie. Okay. No ale odpowiadając na pytanie, to prawdopodobnie tak, no. Skończyłbym streamowaniem, jeżeli by od tego zależał związek z tobą, no. Tylko ja nie wiem, co ja bym w życiu, kurwa, robił. No właśnie ja też nie, więc... więc raczej bym nie wymagała tego od ciebie nigdy. Suchy SBC. Czy planujesz w przyszłości zainwestować w pomieszczenie do streamowania? Czy piwnica jest wystarczająca? Powiem ci tak, Suchy, szefie, i do wszystkich. Jeżeli miałbym takie pomieszczenie jak piwnica, 1:1, i ono było w tej chacie, to bym niczego więcej nie potrzebował, naprawdę. Ja to bym chciał połączyć właśnie te dwie rzeczy, nie? Żeby była chata, ale żebym miał oddzielne pomieszczenie w tej chacie, w której mógłbym robić swoje. Byłby ten pokój maksymalnie wyciszony, że nawet jakbym krzyczał, to Karo by ledwo to słyszała, albo byłby gdzieś na końcu domu, żeby to też jak najmniej było słychać. No bo to po pierwsze, no jakby skraca całą logistykę pod względem dojazdów, to mega oszczędza czas. No co, no jesteś ciągle w domu, możesz się też zajmować w jakiś sposób domem, możesz ogarniać. Jakby, no ja widzę same plusy w tym, jeżeli byśmy mieli chatę i miałbym swój pokój do streamowania, to byłoby, to jest jedno z takich moich marzeń na przyszłość, nie? Ja wiem, że w tej chacie się tego raczej nie da zrobić. Powiem tak, no daj Boże, żebyśmy
kiedyś się obudzili w sytuacji, że mamy chatę i mogę w niej streamować, mając swój pokój. To jest marzenie, no. Myślę, że każdego, kto tworzy. Vitsu Suite. Wspomniałeś, że kierunek, który studiowałeś, to było to, o ile mnie pamięć nie myli, a więc czy chciałbyś go kiedyś skończyć? Ja na przykład bardzo lubię to wstawkę za obserwację. A chodzi o hiszpański chyba. A może. Ja zawsze mówię gracias mi amigo por tus observaciones. Ale to nie, iberystyka nie była tymi studiami. Ja, czy to iberystyka, czy administracja, to nigdy nie było to, więc wydaje mi się, że musiałeś coś źle zrozumieć, szefie. Problem mój taki był z pójściem na studia, że ja poszedłem drogą dedukcji, czyli z matmy jestem chujowy, to nie pójdę na jakieś specjalistyczne, z biologii też nie, więc jakieś płomy odpadają, a jakie jeszcze są? Jakieś fizyki, jakieś budowlaństwo, no to też nie. Stwierdziłem, że dziennikarstwo to jest wyższa szkoła gier i zabaw na naszym wydziale, na Cukrowej. No i co tak zostaje? No jakiś kurwa kierunek, no nie wiem, szedłem na maturę z WOS-u, historii, z WOS-u i historii w sumie. No to mówię, no to jakiś to taki... To mogłeś iść na prawo. Mogłem, ale miałem poprawkę z matmy. I jak zdałem poprawkę z matmy, to już nie było wolnych miejsc na dzienne prawo. A. Było tylko zaoczne, więc mogłem albo w przyszłym roku iść na prawo, albo już na tą administrację dzienną. Patryk Org Wielki, gdybyś miał porzucić temat streamowania tego, co teraz robisz, to jakie by było wytłumaczenie? Ha, szczere! Jakby to, wiesz co, no, nie szukałbym wymówki, jeżeli szczerze, jedyne co się zastanawiam i to tak na poważnie, jakby się coś takiego zdarzyło, to bardzo bliski ktoś z rodziny jakby mi odszedł, co ja bym wtedy powiedział widzom, bo na pewno bym potrzebował przerwy, nie? Bo no i wtedy bym też się zastanawiał, czy to ubrać w jakieś inne słowa, że po prostu potrzebuję przerwy, czy faktycznie powiedzieć, że się zdarzyła taka sytuacja i wtedy jakby być na czysto, nie? I to na pewno by to nie skończyło moich streamów, ale na pewno by na jakiś miesiąc, dwa mnie nie było, bo bym musiał sobie wszystko... No bo no wyobraź sobie, no odchodzi ci bliska osoba i co, idziesz do piwnicy i kręcisz imprezę, no to też tak nie działa, nie? To... Także wydaje mi się, że jeżeli miałbym skończyć streamy i miałaby to i miałbym jakieś wytłumaczenie szukać, to szukałbym wytłumaczenia w przyczynie, w jakiej skończyłem te streamy, nie? Case paramaxilla bym mógł tylko chyba zmusić do zakończenia. Chyba nie miałbym takiej psychy jak on, nie? Bo chyba po tym bym nie wrócił. Jeżeli takowe bym kiedykolwiek nagrywał i kurwa by wyleciał. No to ostatnie pytanie. Już? Już. A ile się nagrywa? 32 minuty. Już? Mhm. Jeez. No to ostatnie pytanie, takie już na trochę luźniejsze, na zakończenie. Bazyl pyta się, kiedy prawo jazdy zrobisz ślepy? Kiedy prawo jazdy? W tym roku. W tym roku zrobię. Trzymam siano jest odłożone, słowo. Siano jest zamrożone, ono dalej tam czeka. A mrazisz już na benzynę. No właśnie. To jest to. Będzie cel na donate'a na wachę. Bo jest droga w chuj. Ale w tym roku chcę. Kiedy tankujesz za 100 zł, a samochód dalej pokazuje rezerwę. No. Bez kitu. Może jakiś miły akcent na koniec? Może ty odpowiesz na jakieś pytanie? Ciężko jest mi wybrać jakieś, które mogłoby być... No takie, które tyczy mnie, ale do ciebie. O, no to może jakiś przypał ze szkoły. Co było pytanie o jakichś przypałach ze szkoły, to jaki ty miałaś? Bo ty byłaś rozrabiaka. No wiesz co? No tak. No. Trochę tego było. No to pierwsze z brzegu. Znaczy, przypomniało mi się, jak z koleżanką byłyśmy w toalecie. I nie wiem, co nam strzeliło do łba, to było w gimnazjum w ogóle. Zrobiłyśmy siebie w mumie z papieru toaletowego. What the hell? W mumie? No w mumie, jakby nawet Halloween nie było, ale ona mnie ominęła w mumie, ja ją ominęłam w mumie i chodziłyśmy jak takie zombiaki po korytarzu. O matko. Dlaczego? No miał
mieliśmy ochotę na cringe. No, cringe. Wiem! O Jezu, przypomniało mi się. Największy cringe, czy tam jakieś przypołowe akcje ze szkoły? U nas w liceum Harlem Shake'a nagrywali. Pamiętasz ten taki challenge jakby, że... Coś kojarzę. Że na przykład jest jakaś grupa osób... A i się dołączają, tańczą, tak? Nie, że właśnie tam niby sobie stoją, rozmawiają, jedna osoba tak sobie chodzi i się, wiesz, tam rozkręca muzyka, jest Harlem Shake i nagle wszyscy tańczą, nie? Aha. I u mnie w szkole to robili i pamiętam, że... O Jezu, to była cringe'owa. Jak już wszyscy tańczyli, to taka pani woźna, co otwierała drzwi tak, i tak dalej, to z takim dzwonkiem latała i napierdalała. Pani Danusia. W ogóle co ciekawe, kilka lat później, po skończeniu liceum, pani Danusia pracowała jako listonosz i mi list na chatę przyniosła kiedyś. Kobieta wielu talentów. Tak. No. Pani Danusia był kozak. Nie, jestem tak... bez show. Aha. Dobra, moje unikalne pytanie. Dlaczego grasz akurat w Tibie? Czemu nie pójdziesz w innym kierunku streamowania? Oraz dlaczego nie dajesz wygrać w Bimbawayach? W Bimbawayach. Bimbawaye ustawione, wiadomo. Na to nie trzeba odpowiadać. Dlaczego gram w Tibie? Koleżka w podstawówce mi pokazał tą grę. Z perspektywy dzieciństwa to chyba najwięcej czasu spędziłem grając w nią. Tylko, że to było bardzo takie, no, amatorskie, nie? Ani nigdy nie miałem tego swojego konta bankowego, żeby sobie konto premium kupić, czy rodzice też nie mieli siana na to, żeby to wydać, więc ja tam na free accountcie siedziałem i sobie coś tam, wiesz co, robiłem. A dlaczego streamuję Tibie? Jest to zajebista nisza, na pewno. Jest to zajebista nisza, gdzie można spotkać wiele spoko osób. Wiele też niespoko, ale to inna sprawa. I wydaje mi się, że w porównaniu do innych kategorii, jeżeli chodzi o streamowanie, to ci ludzie są bardzo tacy interaktywni, mi się wydaje. No w kilka gier grałem też na streamach i przychodzili ludzie z innych kategorii, to najczęściej, załóżmy, albo grałem w CS-a, czy w jakąś strzelankę, to nie było coś na zasadzie siema, co robisz, tylko ty kurwa idioto zajebany, dlaczego używasz tego, a nie tego. Na TV też się to zdarza, ale rzadziej. Prędzej ktoś ci pomoże, niż cię zwyzywa i podsumuje. Dlatego wydaje mi się, że zostałem tak miło odebrany i ugoszczony na tym tibijskim Twitchu, że przy nim zostałem. Wydaje mi się, że to dobra nisza. Dlaczego nie pójdę w innym kierunku? Myślę, że za wcześnie na to. Myślę, że na to za wcześnie, bo trzeba swój grunt jak na razie budować tutaj. Jeszcze tworzyć jak największe grono ludzi i dopiero z tymi ludźmi gdzieś iść dalej. No, robię na przykład teraz YouTube i ci ludzie też to oglądają. Kogoś ciekawi moje życie prywatne, więc to też mi da jakiś fundament, nie? Zobaczymy. I myślę, że tym miłym akcentem będziemy kończyć. No, jak się wczuła pani prowadząca, proszę, proszę. Jeżeli ominęłam czyjeś pytania, to z góry przepraszam. Pojawią się w następnym filmie najwyżej. To jeżeli macie jakieś pytania do Karo, też zadawajcie. To będziemy sobie częściej siadać i odpowiadać na takie pytania. To na pewno byłoby miło. Rozumiem, że już mówisz za mnie. Mhm. No dobra, niech ci będzie. Na niektóre odpowiem, nad niektórymi się pochylę i zastanowię. No dobra. No to już. Wszystko? Wszystko. To żegnamy się? No. C'est la vie, mi amigos. Nara. Kurwa, nie!